Siemaneczko, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2015, a jest dzisiaj ze mną Adaś. Cześć, cześć. I Tanas. Cześć, cześć. I nie ma Bolka. Cześć, cześć. Nie ma. Także dzisiaj lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem z Boluszowa, niestety lub stety nie ma z nami Mafii Solec, także musimy dzisiaj sobie poradzić sami, znaczy Tanas w sumie musi sobie poradzić sam, bo mi to tutaj nie robi różnicy, także ja a, będę... O kurwa, lag. Ja będę dzisiaj sobie... Dodając, że nie ma z nami Jarka. Tak, nie ma, a właśnie jeszcze nie ma z nami Jarka, tak, bo ostatnio był na odcinku, a dzisiaj go z nami nie ma. Dzisiaj jest nawet dziecko. Dzisiaj, serio? No, no. Pojechał do Kazimierza. Kazimierz. Całować. O, chciałaś. Także no, ja dzisiaj będę sobie kosił moje ostatnie pole, także dzisiaj zakończamy żniwa, powiem wam. Już wszyscy na wsi pokończyli, tylko jeden Brączek został jeszcze z jednym polem, także dzisiaj muszę się z nim uporać. Dawaj, Samsia, dawaj. No czekaj, już jadę. A Tanas właśnie dzisiaj będzie oczywiście sobie prasował. O kurwa, laga mam. Dzisiaj będzie sobie prasował na polu, którym ja będę kosił. Adaś tam zajmuje się dalej swoimi prasami pożniwnymi. Zgadza się, zbieranie belek na pełni. Staszek jak widać dalej pod sklepem siedzi. Ja. Także no dzieje się u nas na tej wsi, powiem wam. Dobra, teraz ja będę musiał wyłączyć sieszkarnię, sieszkarnię jest wyłączona, dobra. Ona powiem ci, Tanas z pszenicy naprawdę słomy będzie multum, także będziesz miał co pracować. Ale myślę, że nie jedź od razu za mną, bo to będzie dziwnie wyglądało, tylko poczekaj chwilę. Dobra, ja sobie czekaj, ten pomad od razu. Prosiłeś siatkę. Fajnie. Siatka jest? Jezus Maria, nie stasz mnie ty. Już myślałem, że jest siatka, bo gdzieś prasuje siatkę. No kurwa, ale sypie, 5%, już może mówcie trochę głośniej, chłopaki, bo ten komuś... Ja bardzo, bardzo głośno mówimy. O, Tanas mi chce załadować, o Boże. Samo ciągnie, czy nie? Stój! Co robisz? Zbieram. A co ty chcesz zebrać, jak ja mam tam dwie belki? Co, on chciał ciebie załadować? Dopiero się pojawiła, co iść? Aha, Nie! Co? No. Czy coś się stało? Co to wyleciało? No bo jak miałem już założone dwie belki, a ty jakimś cudem założyłeś trzecią, to się nie dziw, że jednak... Ale ja ich nie widziałem, czaisz? To na zadej mi to lepiej, bo ja się boję. Jak słyszy, tak chłopaki się tam ładnie bawię, naprawdę. Tak, ja pięknie po... Kręcę jak w kombajnie, jak widzita. Ale ja to I chciałem was oczywiście przeprosić za to, że 3 dni nie było odcinka, ale miałem formata i... takie niestety musiałem trochę poinstalować. Trochę jeszcze w sobotę co ja robię? No, nie powiem co robisz, bo to tak mi przyspał. Byłeś na podwórzu. Nie, co ja robiłem całą sobotę? Szczerze? Mniejsza o to, coś byłem zajęty w ten weekend byłem zajęty, także nie mogłem nic nagrać. W niedzielę robiłem formata, także dopiero dzisiaj po formacie jestem i mogę coś dla was nagrać. No i pierwsze co poszło Bolusiowo, bo już chłopakom przestój robiłem trochę. Oj tam, rozumiem. Szczególnie, a Adaś się tutaj upominał o to, żebyśmy w końcu Boluszowa nagrali, bo on nie mógł do siebie na kanał nagrać i tutaj ten specjalnie dla niego. No a jeszcze teraz dzień w dzień są mecze, ja mam wykupione sobie cały pakiet tych dwóch programów, mogę sobie mecze oglądać jak chcę. Także też mało czasu poświęcam na komputer, tylko więcej właśnie na oglądanie meczy. Wpadamy do Brączka na oglądanie meczy. Tak, robimy strefę kibica u mnie, także wszystkich bardzo serdecznie. Nie no, na podwórku nie trzeba, może w pokoju, mam duży pokój. No to szacun. O, no. Wpadam. Chyba, że cała dzielnica coś zleci. Oj, to moje. O Boże. Masz już tam przygotowany, czy nie? Jo. A nas to w ogóle robił mnie taką rozpierdolę z tymi belkami, że jesteś... Nieprawda. Widzisz, jak wpadam, widzę właśnie, jedną mi wie. Ona się nie chce przepchnąć. A co on tam robi? Co on ci pomaga, czy co? No, chciał mi pomóc, no więc jebał pół przyczepy. Aha, chciał ci pomóc, ale mu nie wyszło. No właśnie. Patrz tutaj, patrz jaki był, patrz co tu zrobiłem. Nie, ale ja nie wezmę jej tak, bo ona się rozpizdzą. Także w kolejnym odcinku ja myślę, że już będziemy sobie wwozić od Adama obornik. O tak, ja jestem za. Tanas. Adam już tam ma prawie praktycznie full pewnie, kurwa. Podobnie. Co? Nie Adam? Tak, ja mam full, no prawie że full, można tak powiedzieć. Co Adam? Jeszcze dzisiaj dowalę od swoich trochę, jak się mówi, bo belek moich jest groma. A teraz tak tutaj do Tanasa powiem, weź sobie Merlo i jedź na to pole żyta
Ale upierdolone mery. On to zawsze. Zobacz, ty, no, zawsze Bolka nie ma, Bolka nie ma, już ta nas ucieka od Adama do, na gospodarkę. No jak, no wiadomo, gdzie wincy płacą. Wincy płacą. To może ja zaraz do mnie chcesz jeszcze przyjść do roboty. A i tak nie moje merle, to jadę na krzyż. W ogóle jestem siny, nie? Bo ostatnio wrzuciłem odcinek z tego Bolusiowa, nie? No. Ale nie z tego naszego, tylko tam z Bolkiem robią sowiec na kiszonkę, nie? No. I czaicie to, że w dwa dni miałem 40 tysięcy wyświetleń? Luj. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Sobota i niedziela, nie? I 40 tysięcy wyświetleń. Tak tam ci, jak tam sypie? Ci powiem, nie wiem, czy obiarę dookoła, nie? O, bo Bronek tutaj wydaje czady, fajnie. No, szczerze wam powiem, że chyba będzie ciężko, żeby dookoła objechać. Mam 70%. Bronek, ładny system mam? Nie widzę. Na górę zobacz. To po lewej mam. Jeżdżą. A ty masz tą fajną przyczepę taką. No, ona jest zarąbista. Adaś poszedł w moje ślady i kupił sobie też przyczepę, do, na którą może swoją ładowarkę załadować. No. Chyba, że ją miałeś wcześniej, nie wiem. Czy ja ją miałem od początku, bo Bolek mi ją zostawił. Powiedział, że ona mi się o wiele bardziej przyda niż ta moja poprzednia. No i tak ona została, była sobie w garażu. A, więc... no to widzicie, to ja po Adamie. Ale jestem mój ukradzę. O, co za mu humory? Mu humory. Stanę, ja myślę, że już możesz tam wjeżdżać chyba, co? No jo, czas pojór. Bo już widzę, że tutaj muchomor, jak już muchomorów w lesie szukasz, to już z tobą nie źle. To już znaczy, że... Poczekaj, ja bym miał do ciebie prośbę, nie? No. W forterze są kluczyki, przyjedźmy z przyczepą. Wiedziałem. Przyjedź. Ja tam, ja nie zajrzałem, chodź na podjazdem przyszedł. Uważaj, bo tam ciężko jedynka wchodzi. Bo to jeszcze na tej starej skrzyni jest. Manualnie. Dobra. Tak, jeszcze bez przycisku. Ale wyrywa na koło. Też nie wiem, czy takie nowe ciągniki są jeszcze na stare skrzyni. Nie no, na pewno są. Kurwa, obym tutaj za drzewo dojechał. Będę się wysyłać przynajmniej normalnie. 56, 57. Siny, tak, pszenicy chyba będzie najwięcej, nie? Ja nawet jęczmienia tyle nie było. Siny, co się dzieje? Ile dawaj ta nas tutaj, bo ja już nie mogę jechać dalej. Opa. A zajebiście mi belkę uciekają stąd. No. Dawaj, pojrzyj krzychu. Będziemy wychodzić sumę. Dobra, i ale masz zajebisty zestaw. Mm. Trzeba przyznać. Za tej skrzynki elektronicznej to jeszcze lepiej wygląda. To działa. Ja. Moja przyczepa zajebista. Nowka sztuka, nieśmigana. Muszę tamtą wymienić, by kupić sobie też nową przyczepę na kolejny sezon. I w ogóle chyba będę ciągnik nowy kupował, nie wiem jeszcze. Ten to już na bogata widzę. O kurwa, czemu ja mam. No. Nie dziwię. W ogóle wodę ten... się kradło. Wodę się kradło z hydrantu, teraz będzie nowy ciągnik kupował. Ale nie, planuję tak pójść w wasze ślady, chyba że coś innego znajdę. Albo Fergusona sobie kupić, albo właśnie John Deere'a. Ale myślę nad tym Fergusonem z tej paczki fajnej, bo tam były zajebiste Fergusony. No, ty, ale ta nas mi jakoś nie musisz robić, nie? No, no i tam nie chciało zabrać, bo no, ten. No oj tam nie musisz robić. Bo wiesz, u siebie na polu, znaczy u Wolka na polu, no to tam wylane, nie? Ale jesteś u mnie, nie, Wolka, nie u niego. U Wolka tam, możesz, nie wiem, rozwalać wszystko po kolei. To duży poko zrobiłeś. Tu omijaka zrobiłeś. Okurna, ej, ogólnie wyjmiecie wreszcie tą belkę z tego rowu, teraz nie powiem. Z czego? Tą belkę z rowu, z waszego pola. A ta bez. Z mojego, czy z ich? No nie wiem, koło jest tu pole numer 4. Moje. No to na co czeka? Bo ta belka jest. Była już, belka jest belka w rowie, już u mnie na odcinku był taki spam, że ta belka jest w rowie. I kurde to, no to nie moja przecież, no to... No chcę weź. Tak nie, dzięki, jest ta. Ona w rowie pełnym wody, weź ja sobie na gnoju już ją wypalić, tylko na nic więcej. No a to, co ty ćwiczysz tu? Przepuszczam cię. No jedź! Przepuszczam cię. Przecież zanim ja tu nawrócę, to wiesz. Ja to nawrócę. No i ogólnie mogę się wam też ludzie pochwalić, że kupiłem sobie klawiaturę nową i myszkę, także jakiś unboxing będzie. Będzie unboxing i możliwe, że jakaś prezentacja do mojego stanowiska. Tutaj biedronki, cukierki, lekarstwa czy coś. I ketchup. Kurwa, muszę w pole wjechać. Torba z Kauflandu i oni. Także myślę, że coś takiego nagram, że wam pokażę, co tutaj mam po szafkach pochowane. Nie no, żartuję, nie nagram takiego czegoś. Nagram jedynie prezentację sprzętu, który tutaj jest. Czyli mój telefon. Po co powiem, nie pszenica, ty akurat kosisz. Tam jest pierdzielają, nic im nie dam. Za gundą. Masz już chociaż belkę ta nas jedną tam? Opa. To jest jedna? No. Pierwsza dopiero? No. To jest taki zabijaka zrobiłeś jeszcze ja, to... O Boże, jak nie... To czemu taki... Dobra, pierdolę.
Zapomniałeś włączyć? Nie, bo to zabijak za duży, bo musiałem wyjechać z pola. Czekaj. Dobra, ja siadam. Później to pozbieram. Szczerze? Najtrudniejsze pola za nami. Więc staje mi tu. No ja można powiedzieć, że najtrudniejsze mam teraz. No. Staje mi żywo. Ja bym Polkowi rzucił prasować to, nie? I on by na lagach grał. To właśnie Bolek nie wiadomo, czy będzie grał za mnie w tej serii. Nie, wcale. Ciekawe. Umalaki. Będzie, zobaczyć. Ledwo co dopiero wrócił do domu i już marudzi, że ma lagi. Dzisiaj miał jechać o internet, czy... A może on właśnie pojechał i... Tak, no przecież wczoraj, Adam, jak ciebie nie było, nie? No. Próbowaliśmy nagrać. Jadź, mam tak jadź. I co, nie, nie mógł wejść nawet? Wszedł, ale nic nie mógł robić. Niech internet jest zabójczy. Zasłoniłem drogę, żeby nikt ciebie nie wjechał. O, dziękuję. Kurna, zobacz, co tam robi. Zakaz gwiazdy. Najgorzej... O kurwa, ktoś jedzie. Ktoś jedzie? Gdzie? Nie jeżdżę. Wydawało mi. Tu od 20 lat nikt nie jechał. No bo Zbyszek rowerem jechał. Z sklepu. Nitro sobie wrzucił. No to nie był, to nie był Mietek? Mieciu, tam ma furę. Za długo. Mieciu to po 20 latach sobie o plastrek ujrzeć. No. A może tego co ty remontowałeś tam po roku? No. Adam tam za górką, za lasami, za łąkami. Tak, wozi sobie ten. Spadnie ze skały. Wozi sobie belki słomy. Ogólnie powiem wam tyle, że zostało mi 4. A tu jest belka Tanasa, muszę mu oddać. Tutaj jedna z siana przywędrowała do mnie. Czyli ogólnie mam 4, 5, 6, 7. To jest 8, owca, 9, nie z siana. 11, no 12 i 13. Tak, o, my tam no, Zosa, czyli 13 belek mam do pozbierania. No, to jeszcze jest szybsze, żeby nie. Pozdrawiam. To ile ci tam wchodzi? Czy nie wiem. Ale... I nie z owsa, tylko z jęczmienia. No i to jest borączka chyba. Z owsa to było, a nie z jęczmienia, co ty gadasz? To zielone? Ty też zielonkę zbierasz. To zielone, co ta nas mi przywiózł? Bo sprasowałem dwie belki, mówi, że zielone, więc bo je to nie daje. Bo to prasza, to prasa. Jak, no przecież te twoje kury też to wpierdalają. No tak, no ale... Brączek tam przyczepa zabić. Nie wiesz, zapewne. Jak ja już dwie przyczepy tam zabrałem do ciebie chyba z zielonki. No i dobrze, no nie przyczepa. Tak chłopie, jak przyszedł na następny dzień, to kury takie sranie miały, że tam będzie tyle obornika, że jest spokój. I zobacz, jak no to... i o to chodzi. No. O, na zdrowie. Na zdrowie. No i pięknie. No i tak się żyje, no. Także teraz w tytule muszę dopisać Brączek, Adam, Tanas i Paulina. Tak, no. Wójtowa doje. Wójtowa, o Jezu. No i karawa. O Jezu, aż mi Merlo uciekł. A to się nie odmienia, wiesz, bo gdyby ona była wójtem, to by była wójt. No. No tak samo jak u mnie moja kuzynka jest sołtysem i jest sołtys, nie sołtys, no, ja. Sowa. Nie, sołtyska. Chociaż przeważnie mówią na sołtysa płci żeńskiej sołtyska. Serio? Tak. No w moich bynajmniej stronach. U nas tak, mówi pani sołtys. Pani sołtys? No pani sołtys tak, tak kulturalnie, a tak normalnie. Madana tak powie na no jak? It's full opcja. Ej serio, siny, jaka pszenica sypie, nie? Dwa razy dookoła, dwa zbiorniki już. To jest raz dookoła, trzy bali. Musisz po nas poczekać teraz chwilę. Nie. Ja ty masz otwierany dach? No jak? Tak, kurde. Masz... nie mają. Mój ma. Serio? Mój ma. Jakiś taki chyba z wersja eksportowana na Norwegię. Tak, wersja to jest wersja Gold. To jest najlepsze. Okno z tyłu. Zimno, lato, zimno, 40 stopni, a tam zimno. Zamknę zimno, bo mi... Pewnie prasa tak się nachodziła od tego prasowania. A temu się czkarnia chodzi, patrz co jest. Gdzie się czkarnia? Nie wiem, gdzie z tyłu patrz. 10 belek mi wchodzi, jak nie więcej. Nie, nie wchodzi się szkarnia. Nie odjąłeś. Co? Pasku. Nie odjąłeś. Ja cię nie rozumiem, a ty za cicho mówię. Ja cię nie rozumiem. Pasków nie odjąłeś od szkarni. No jak nie? No jak nie? Kręci się. To zajrzyj mi pod pokrywę. Nie, bo mnie wciągnie. Zajrzyj mnie pod pokrywę. No to nie wpuściłem, czemu mi powiedziałeś? Dziwnie to brzmiało, nie? Zajrzyj mnie. Ta nas tam pół przejazdu przejechał, więc nie skapnął, przecież ma belkę. Hydraulika już nie ta. Ulala, tak, zapytali. Nowa prasa, hydraulika już nie ta. Co tam? Ale zarąbiście to wygląda. 8 belek na spodzie i...
Patrzcie radny. Ty, ja może jeszcze na razem jeszcze tutaj. Nie chciałem tutaj trzy przyczepy, ale tutaj może ucisnę swoim zdolnością ten fach w arająku. No ktoś tutaj co zara tego? Chyba nie. Ale licznie tu wjechałem. Ten fach w ręku. Sin. Chyba tam jeszcze na przyczepę mi jeden zbiornik wejdzie i będzie full. O, to nasz akurat. Dobrze, że to pole nie jest takie dosyć duże. 16 mil wyrobimy się ten odcinek z tym wszystkim. Na pewno. No ja nie wiem, czy ja się z tym polem wyrobię. Ja na chociaż pewno. Myślę, że ja. Zawijaki ma dobre, chyba to. Później będą mnie jakieś poprawią. No na końcu musisz poprawić, ta nas nie ma wyjścia. Dobra. A na pierdolę. Inaczej. Prasa mi się zapchała, ja pierdolę. Widły i ogień. Ale czy w ogóle ktoś zrobił widły do tego, te co z 13, nie? Ale chyba jeszcze nie wydał. Ja słyszałem, że niby Burner ma jednak je zrobić, ale... I wydać, ale czy to prawda? Serio? A czy to prawda, to tak trochę średnio, bo przecież jeszcze nieraz tam słyszałem, że jednak nic nie robią dalej, znaczy robią tylko dla siebie, a już nie wydają nic. No Burner chyba nic nie robi teraz już. Nie no, że niby robią, tam dla siebie się bawią, ale dla rzeszy naszych widzów to niestety już... Nie grałem w ogóle w Farminga jeszcze. A ja co? Nie mam z nim kontaktu. Chciałem się. Nie wiem, że Pawson teraz wrócił. Tak, Pawson teraz troszeczkę się zabawia i to mi się podoba, bo fajne rzeczy na przykład. Adam w niedzielę do Pawsona co niedzielę z pendrive'em jeździ. Tak. No ale nie, muszę tak kurwa zacząć robić. Zrobię mu wjazd na chatę. O Boże, nagrę mu wjazd na chatę. Z kamerą na głowie u Pawsona. To ale w sumie dobry pomysł, a z tym razem jak pojadę do Bolka, to nagram mu wjazd na chatę, jak on przyjedzie do mnie, to on mi nagra. No nie, boski to. No mega. Co to się zgadza? I uniboxing jest. Uniboxing. Unigrubo. Ja mam ogólnie pomysł na jedną serię, ale nie będę mówił, bo zaraz ktoś ją ukradnie. Ja też wiem. Ja wiem i ukradnę. No to złodzieje. Już odcinek jest nagrany, nie? Utonaseusz na kanale jest. Wydany. Tak, już tylko czeka na wydanie. Dobra, zrobisz. A te zielonki z łowca czy tam z pierwiczego to było. To sobie zostawię tam i będę sobie się tutaj na obiad im dawał. W ogóle Bolek ostatnio wydał film, nie wiesz, bez opisu, bez niczego przypadkowo, bo... Wiesz czemu? Co? Bo ja jak mu wstawiałem film z tego kogoś z Polusiowa, to dałem na... Nie, był na publiczną cały czas, ale nie był opublikowany, nie, bo naciśnięto publiku, nie? Aha. I wiecie, zawsze jak się naciska zapisz, to w tym miejscu też się naciska opublikuj, nie? A wiesz, ja nigdy nie zmieniam na publiczny, bo nigdy tego opubliku nie naciskam, nie? Aha. A wiesz, on zawsze zmienia na prywatny i przyzwyczaiłem do tego. Aha. I se wydał, nie? Gdyby nie ja, to bym poszedł chyba mecz wtedy oglądać, nie? Okay. A ja się zalogowałem szybko na jego konto i to wyłączyłem, bo przecież kurwa mnie zabił. A ten ostatni odcinek, co 500 osób obejrzało? A potem, no. A potem od razu zniknął, na chwilę. Nie wiem, czy to ten, chyba ja, z Bolusiowa to był. No chyba no tak, jo. Było to na pewno, bo pamiętam, że coś takiego jest, wiesz, Bolek, Bolka odcinek, oglądał, a od razu, znaczy ten, właśnie chciałem obejrzeć, a to od razu, że film jest na prywatnym, czy coś takiego. O co, come on, co nie? No, ale wyszło wszystko. Tak to było dokładnie z tym Bolkiem. Wyszło jeszcze dwa z worka, nakarmiłem krowy. Góry nakarmiłem norka. I norka i świnie wszystkie w naszej wsi. Czyli w skrócie mówiąc, zbieranie beleków nie zakończyło. Już? Tak. O, Adam przed odcinkiem mam full roboty, tyle. No ale chłopie, ja trzy pola opierdzieliłem teraz. Nie wiem, czy się robię. Ale trzy pola prasowałeś, czy nie, zbierałeś? Nie, zbierałem, trzy pola zebrałem teraz. A prasowania już nie masz? Nie, wszystko sprasowałem. Najpierw i teraz to zbierałem sobie. To Adaś powiedz, co masz w planach na następny odcinek. U mnie? No, to już są prace pożniwne, czyli wjazd w pole z jakimś tam gruberkiem. Jakaś talerzóweczka może? Myślę, że talerzóweczka jakaś tutaj nie jest. Ty, ale ta nas belka ci uciekła w pole. Raczej w las. Zna i znów będzie w rowie siedzieć pół roku. Boże, to Merlo się godzinę myje. Zaraz wyspać, to podjadę. Dolonek, stów, TVN. Także jak słyszeliście, Adam w kolejnym odcinku planuje już gruberować. No, będzie grube. No bo tak ogólnie dość szybko mi to idzie. Pola mam tak zajebiście super, że no nie ma to tamto, ale no je to trzeba szybko robić, bo wolna praca nudzi. Dla nas ogólnie zauważyłem, że twoja
twoja prasa kradnie belki. To złodziej. A wy mnie kurwa oskarżacie o kradnięcie z hydrantu. Jakie hydrantowe kradnięcie? Adama też kradnie. No jak? Ja talerzóweczką wyjeżdżam. Super talerzóweczka. Presto już czeka. A ten już robi, jak to? Już czeka presto. Obornika nie dajesz? A bo nie ma. Pod talerzówkę. No po talerzówce. Pod talerzówkę to tak trochę średnio, ale... Może dać po talerzówce. Ale no pod orkę na pewno tam coś pójdzie ostro. A ty masz w ogóle talerzówkę? Jo, no nie widzisz moją, kurna, mam taki... Taki nabyt. On ma taką wielką rozkładaną. No jutro jej nie będzie. No to już wiem. Nie wiem, gdzie się zgłaszać, ja sobie teraz tak na tempomacie 15 usłyszę, żeby belki nie pogubić, bo mam aż ich 12. Więc naprawdę pozdrawiam. No, czyli Adaś pas będzie talerzował, a ja sobie wtedy wywiozę ten obornik chyba od Adasia. Ale najpierw nie wiem, albo pożyczę od Adama ładowarkę, albo kupię... A nie, przecież kurwa, co kupimy ładowarkę. No, na pewno. No, ogólnie podanie moje te wójtowe na temat sieczkarni zaakceptowane, więc no, myślę, że za dwa odcinki już będziemy mieli sieczkarnię u siebie. Jeszcze nie wiadomo jaką. No, znaczy ja wiem, ale... Ale wszyscy inni nie wiedzą, no bo ja musiałem wybrać jaką markę oczywiście chcę, więc... Ale niestety nie powiem nikomu, bo to jest tajemnicze poufne, dopóki Ursus. Nie... No tak. Sieczkarnia Ursus jak jednorzędowa na to nas tak. Tak jak kurwa dostał 10 tysięcy na jakiegoś starego porusznika i tyle. No i wszystko się wydaje. Nie no, Adam, ja myślę, że coś nowego chyba, co? Nie, no wiadomo, ale tutaj będzie jedna z takich dość nowych, ładnych sieczkarni. No wiadomo, no moja wieś musi mieć nowoczesne rzeczy. Nie pójdę w jakieś FMZ, jakiś tam kurde stary, dwu-trzyrzędowy nie i on były. Więc... Może patrzymy, Adam przyjechał z jednorzędówką. Ale mam pewnie tak do John Deere jednorzędówkę. Adasiu, powiedz mi, ile mamy minut? Już ci mówię. Dobrze. 21,5. Dobrze. Ja się trochę pokoszę, ale zostawię sobie troszkę pola, żebym mógł zrobić sobie fajnie, spokojnie miniaturaczkę. Czekaj, to bo ja teraz fajnie. Bo to jednak ostatnie, bo to jednak jest ostatnie pole na tym bolusiowie, także no, jeżeli nie zrobię tutaj miniaturki, to już nie zrobię nic. Ja pięknie się zmieściłem. Oj, wróć. Mistrzostwo. No, a już wam zdradzę ludzie, ogólnie jutro bądź pojutrze odcinek bardzo długi, bardzo około godziny nawet, postaram się nagrać, jeżeli chłopakom się będzie chciało, bo mi się na pewno będzie chciało i będę planował takie długie odcinki chociaż raz w tygodniu dla was wrzucać, bo ostatnio zacząłem takie 30-34 minutowe nagrywać, oczywiście nie licząc Bolusiowa, bo z Bolusiowa będą krótsze odcinki, bo no jednak nagrywamy w trójkę, także no... Tak, bo mówiliśmy do 30 minut, żeby to ogarnąć po odcinku. A jeżeli już teraz będę sobie nagrywał też sam niektóre serie, znaczy sam bądź z kimś na serwerze, ale że odcinek idzie tylko do mnie, nie do kogoś innego, jeszcze później następny, to będą właśnie odcinki takie trochę dłuższe, czyli 30-35 minut, bądź 50 do godziny. Słabo. Ja to ogólnie, jak tylko będę jakiś czas prawdopodobnie dopiero w weekend, to muszę ogarnąć serwer z Nieholandami, bo ta seria stanęła w piździe. Stanęła w piździe, tak to jest prawda, także na pewno z Adamem ruszymy z tą ludzie serią płaczą, też. Ludzie płaczą, gdzie są Nieholandy, czemu nie mamy Nieholandów, kiedy Nieholandy i tak dalej, więc to trzeba ogarnąć, no ale niestety w tygodniu nie ma czasu, żeby się pobawić, więc tylko weekend został i tyle. Po prostu nie nagramy na Bolusia po prostu do Wolka, tylko będę sobie szykował serwer. Ale spokojnie. Tak, bo Bolek ogólnie w tym odcinku też miał być. No ja. A czemu go nie ma? Jedź teraz. A czemu go nie ma? To właśnie to jest najgorsze pytanie. Poszedł już raz. Nie znam na nie odpowiedzi. I boję się, że to może być jakaś gruba akcja. Pewnie się zabawił. Zasiedział może, albo zabawił, tak jak Adam powiedział, też jest dobrą formą tego, tego co chciałem powiedzieć, a... Ja teraz pana sobie tutaj dobrze to idzie, to prostu. Ja sobie obkudroję po moich wszystkich polach. Sprawdzam, czy dziki nie porywy. Tam ja by jednego widziałem. Aha, dobra. Szczelbę wyciągłem, ale już go rozstrzeliłem. To szybki chłopak. A to jest lepiej, się pan tutaj... Ja ci kręcę. Ja będę powoli kończył, bo ogólnie mi się już ładują do pokoju. Ładują się. Jest godzina dosyć wcześnie, bo jest dopiero po 19, także... A już się ładuje. Także przeważnie jak nagrywamy wieczorami, później mi to jeszcze nikt do mnie nie przychodzi, a tak po 19 tutaj się ładują oknami, drzwiami, sufitem i podłogą też. Także w tym odcinku to by mu na tyle. Dziękujemy wam serdecznie za uwagę. Jutro kolejny odcinek u Adama, miejmy nadzieję, że uda się nam nagrać, także trzymajcie się.
Trzymajcie się, na razie, cześć.